Wszystkich bardzo serdecznie, kochani, bez wyjątków, a dziękuję też za tą krótką modlitwę. A słowem wstępu powiem tylko, skoro oglądaliście moje świadectwo, to ja też nie będę jakby skupiał się dzisiaj na tym, co było. Opowiem o tym, co jest i co Ewangelia przyniosła do mojego życia i jakby jak to zaowocowało, z czym się mierzyłem, jaki trud dla mnie przed chwilą, kiedy musiałem zderzyć się z takim zasiedzeniem. Umierałem gdzieś siedząc przez wiele lat w takim oczekiwaniu, w ciągłym proszeniu Boga o coś, a w pewnej chwili po prostu zdecydowałem, że chcę żyć dla Ewangelii, chcę żyć Ewangelią, ponieważ ona bardzo mocno zmieniła moje życie. Faktycznie umierałem przez wiele błędnych decyzji, przez grzech, który jest na ziemi i rodzimy się w nim. I wyrastałem w rodzinie mocno katolickiej, która nigdy nie pokazała mi tej rzeczywistości duchowej, ale pokazywała mi pewne zabobonne rytuały, które coraz bardziej oddalały mnie od sedna wiary. Nie miałem wątpliwości, że Bóg jest. Ja zawsze byłem takim obserwatorem świata. To jest taka moja wrażliwość i taki dar od Boga, że widziałem świat, widziałem zwierzęta, widziałem to, co dorasta w kwiatach, poruszanie się chmur, wschód słońca i to mnie fascynowało. Ale przez to, co widziałem w kościołach, przez to, co widziałem w lekcjach religii, odpychał mnie fakt tego, że uważałem, że Bóg jest, jeżeli Bóg jest odzwierciedleniem postaw człowieka, to miałem żal do Niego, ponieważ uważałem, że On posegregował ludzi na lepszych i gorszych, na tych, których kocha i tych, których nienawidzi. A gdzieś później już jako student pedagogiki, też obserwator pewnych ruchów psychologicznych, zadawałem sobie takie pytanie o to, czy przypadkiem nie jest tak, że my jako mężczyźni odzwierciedlamy Pana Boga jako zachowania naszych ojców ziemskich. Faktycznie tak jest, po latach mogę się z tym zgodzić, że duży procent tego, jak przez wiele lat naszego poznawania Boga widzimy Go w naszym życiu, jest to owoc tego, co widzieliśmy w zachowaniach naszych ojców. Odrzucenie, krytyka, dystans tego poturbowania. Ja miałem z tym ogromny problem. Mój tata był bardzo poturbowany przez swojego tatę. Mój dziadek był oficerem Wojska Polskiego. On zabijał Volksdeutschów, był egzekutorem. I on później z tym całym duchem śmierci przychodził do naszego domu i zabijał moją babcię emocjonalnie, zabijał mojego tatę emocjonalnie, robił im krzywdę. Więc ja często mówię, czy się z tym zgodzisz, czy nie, ale badam ten temat od lat. Jesteśmy pokoleniem poturbowanym powojennie. Idziemy, jeżeli nie poznamy historii, nie przeanalizujemy jej w naszym życiu, nie zgodzimy się z tym, co się wydarzyło w historii, wiele czynników, wiele aspektów naszego życia może być bardzo poturbowanych. Ja na przykład byłem odrzucony przez wiele lat, nazywam to takim czynnikiem takiego pokolenia sieroty duchowej. Ja miałem w sobie ten problem, że nie byłem w stanie zaakceptować sam siebie przez to, co robił mój tata. A nie byłem w stanie zrozumieć tego, co jakby robił mój tata, bo nie chciałem zaakceptować tej historii, z którą on się zderzył. Tak samo moja mama, moja babcia, mój dziadek. Dopiero kiedy na spokojnie usiadłem, przestudiowałem pierwszy raz historię Samarytanki i jakby tego, jak Pan Jezus pomógł jej zrozumieć historię jej życia, tego, co ona zrobiła, po prostu to mnie tak dotknęło, że Bóg chce uzdrowić pokoleniowo tożsamość Dobromira, mojego taty i zaakceptować to, co się tam wydarzyło, przebaczyć i pójść dalej. Ja przez szereg lat nie umiałem, jakby powierzchownie zgadzałem się na to, żeby Pan Jezus zakleił plaster, oczyścił mnie oktani septem, taką powierzchowną modlitwą radości, uwielbienia, aż przyszedł ten czas głębokiej rozmowy przy studni Jakubowej. I w zasadzie tego zapytania, kim naprawdę chcesz być, Dobromir? Czy ty chcesz całe życie tylko czekać na oktani sept? Ile jeszcze modlitw zewnętrznych potrzebujesz, żeby w końcu zrozumieć, że już czas zostawić plasterki, zostawić oktani sept i naprawdę uzdrowić swoje życie i pójść dalej? I tak się też stało, któregoś razu usiadłem i Pan Bóg zadał mi takie pytanie, czy ty chcesz być człowiekiem przysadzawcy Syloe, który ciągle tylko czeka, aż ktoś tam przyjdzie, nakarmi go czymś, czy chcesz w końcu wstać spod tej sadzawki i odejść? I ja powiedziałem, ja się boję odejść, bo ja nie wiem, dokąd mam iść.
miałem 19 lat, 20, kiedy na Malinie zawołałem do Jezusa, powiedziałem, umieram, zabierz narkotyki. Już nie chcę obwiniać mojej mamy, już nie chcę obwiniać mojego taty. Już nie chcę być narkomanem przy sadzawce Syloe. I wstałem spod tej sadzawki, spotkałem tam Jezusa, który zadał mi pytanie, czy jesteś gotowy pójść za mną w końcu i jakby doświadczyć tego, co chcę ci pokazać. No i to był ten ciężki okres odbudowywania swojego życia. Dostałem to słowo za wszystko, co masz, nabywaj mądrości i rozum, więc zgłosiłem się do szkoły. To był taki pierwszy etap. Skończyłem szkołę średnią. Później też jest z nami Artur, który stał się takim czynnikiem motywującym w moim życiu i Bóg przez niego pokierował mnie na studia dość mocno. Był jednym z tych słów potwierdzenia, ponieważ nie chciałem bardzo się uczyć. Miałem zakodowane w domu dziecka, żeby się nie uczyć. 12 lat spędziłem w domu dziecka i tam w tym domu dziecka zawsze słyszałem, że jestem głupek, że jestem syn prostytutki, alkoholika, że nic ze mnie nie będzie. I kiedyś, kiedy zdałem maturę, przez kilka miesięcy koczuwałem znowu w takim miejscu, w kolejnej sadzawce poranień, ponieważ okazuje się, że nie musimy siedzieć przy jednej sadzawce. Możemy mieć kilka takich sadzawek i od tej sadzawki do sadzawki sobie przechodzimy i znowu koczujemy. Jedną z takich sadzawek było u mnie to, że ja bardzo bałem się pójść na studia. Przez to, że wiele lat krzyczono do mnie, że jestem do niczego się nie nadaję. I kiedyś przyjechałem, Artur mieszkał w naszym mieście jako taki misjonarz wspierający jedną ze wspólnot. Był pełen pasji i spotykaliśmy się na skrable. I on też wypełnił taką lukę w moim sercu tego, że no nie miałem z kim pogadać, nie miałem z kim pobyć. Wiele razy się tam kłóciliśmy, ścieraliśmy się, ale był to niesamowity czas, w którym Bóg przez niego przyniósł mi tą braterską taką strukturę uzupełniającą tego braku miłości, braku akceptacji, braku posłuchu. I kiedyś przyjechałem do niego taki sfrustrowany, ponieważ przyszła do mnie pani kurator i mówi do mnie, zdałeś maturę dobrą, ja mówię, zdałem, a ona mówi, no i co teraz? Mówię, no teraz to już nic, no co mówię, no, teraz to pójdę sobie do pracy i będę sobie siedział przy kolejnej sadzawce mojego życia. I ona mówi, a kiedy studia? A ja mówię, na studia nie pójdę, mówię, bo nie widzę się na studiach. Poza tym musiałby przyjść Pan Bóg i powiedzieć mi, że mam pójść na studia. Jestem człowiekiem wierzącym. Ona mówi, właśnie przyszedł. I ja mówię, gdzie? A ona mówi, jest tutaj, stoi przed tobą, mówi ci, że masz iść na studia. Ja mówię, to jest, pani sobie żartuje do mnie. Ona mówi, masz 3 tygodnie, żeby podjąć decyzję, jeżeli tego nie zrobisz, złożę wniosek do sądu, że lekceważysz komunikaty prawne i tak dalej. Dzisiaj już jako doświadczony pedagog, pracuję od 10 lat na ulicach, wiem, że w toku administracyjnym to, co ona powiedziała, było farmazonem, ale moja niewiedza spowodowała, że ja się przeraziłem, ponieważ ja bardzo nie chciałem iść na studia, nie chciałem mieć nic wspólnego z sądami, więc ten zwrot myśleniowy, który ona użyła, był dla mnie piorunem. Ona wyszła i się popłakałem. Powiedziałem, jak to jest, że ktoś wchodzi do mojego życia administracyjnie i tak paraliżuje moje życie. I dzwoniłem się z Arturem. Mówię, Artur, jestem wściekły, diabeł zaatakował moje życie. Artur mówi, a dlaczego diabeł? Ja mówię, bo zobacz, ile w tym lęku, ile w tym niepokoju, zobacz, jak ona mnie zastraszyła i tak dalej. A ty powiedziałeś wtedy taką rzecz, Artur, czasami Bóg używa piorunów, żeby wyrwać nas z takiego wygodnego łóżka. Ja powiedziałeś mi wtedy taką rzecz. Postaw Bogu runo. Jeśli to nie jest od Boga, to nie przejdzie, ale jeżeli to jest od Boga, zacznij ćwiczyć. Zadałeś mi pytanie, na jaką uczelnię chciałbym pójść. Ja zawsze mówiłem, no chyba na studia, na AWF. A ty powiedziałeś, to zacznij trenować. Zacząłem trenować. Postawiłem Bogu runo. Skończyłem studia na AWF-ie z wynikiem bardzo dobrym. Pierwszy półmaraton przebiegłem w godzinę 30. Teraz jestem instruktorem pływania biegów długodystansowych. Do dzisiaj pływam, do dzisiaj biegam. Pan Bóg się wtedy nie pomylił na pewno. Ale nie miałem kogoś, kto by mnie potrząsnął, kto by mnie popchnął. I to, co ty powiedziałeś wtedy, Artur, było niesamowite, że Bóg używa ludzi. Dzisiaj usłyszałem o tym, że Bóg używa dzieci. Bóg używa różnych czynników, żeby wyrwać nas z wygodnego życia. Z takiego komfortu, z tego sadzawki, z tych lęków, niepokojów. Nie mam wątpliwości, że większość z nas ma te sadzawki, w których ciągle czujemy się wygodnie. O tym też dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że my potrafimy z sadzawki do sadzawki biec. Chrześcijaństwo często u nas to jest poszukiwanie ciągłych, wygodnych sadzawek i przy tych sadzawkach sobie tłumaczymy, że to jest miejsce od Boga. Bóg nie chce widzieć nas przy sadzawkach, a jeśli już tam widzi nas, to tylko po to, żeby zabierać stamtąd kolejnych ludzi. On chce, abyśmy poszli tam z duchem tego uwolnienia do tych ludzi, którzy lubią tam koczować, leżeć i czekać na to, aż wszystko się wydarzy na gotowca. I powiem wam,
zacząłem w ogóle moje życie chrześcijańskie w dziwnych okolicznościach, bo zaczęło się na Melinie, to prawda. Wcześniej jeszcze w ośrodku dla osób uzależnionych miałem 12 lat, kiedy pierwszy raz ksiądz powiedział mi Ewangelię. Byłem w katolickim ośrodku, miałem 12 lat. I przyjechał taki ksiądz, który na Śląsku ogłosił Ewangelię prostytutkom i narkomanom. I przyjechał, powiedział kazanie o kwitnących ogrodach. I zaśpiewał taką pieśń. Zagrał na gitarze już teraz we mnie kwitną twoje ogrody. I ja pomyślałem, kurde, chyba jakiś ogrodnik. Powie coś o kazaniu o ogrodkach i tak dalej. On grał. W pewnej chwili zginął w ogóle z tej kaplicy. Pierwszy raz zobaczyłem, że ktoś śpiewa o czymś, w co wierzy. O czym mówi. On jest tam. Jakby fizycznie siedział na podłodze, ale duchowo go nie było. I w pewnej chwili zaczął się robić tak wrażliwie. Płakaliśmy. I on patrzy do mnie i mówi, czuję, że masz zgorzkniałość w sercu. I mówię, mam nie mieć. Mówię, mam. Miałem 8 lat, kiedy moja mama połamała mi nos, uderzyła mnie twarzą w stół. Ojciec zamykał mnie w łazience. Mówi, że mnie jesteś szmaty z kiblu. Później spotykałem pedagogów, nauczycieli. Wszyscy mówili, że jestem nikim. I on podszedł, mówi, chciałem powiedzieć ci, że Bóg naprawdę cię kocha. Przytulił mnie i mówi, i to jest przesyłka od niego. I to zniknęło. Później przedawkowałem w wieku tych 19 lat, do tych 19 roku życia, tam od 15 buzowałem cały czas amfetaminę, jakieś grzyby halucynogenne, inne rzeczy. I na tej melinie zacząłem walkę. Obudziłem się w wieku 19 lat na podłodze w takim starym drewniaku i zawołałem do Jezusa. Powiedziałem, Boże, jeżeli naprawdę jesteś, to zmieni moje życie, bo ja nie chcę umierać. I zaczął się proces przemiany mojego myślenia, o którym Paweł pisze w Nowym Testamencie. Odnówcie się przez odnowienie swoich myśli. Często mówię, że chrześcijanie nawracają się w tej pierwszej chwili sercem, ale wielu z nich nigdy nie robi tej przemiany myślenia. Siedzimy w naszych starych schematach myśleniowych, dlatego nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co Bóg chce zrobić przez nasze życie, dokąd chce nas zaprowadzić. I tym pierwszym etapem do mojego życia było właśnie to, że poszedłem do szkoły. Zacząłem czytać książki. Bardzo dużo zacząłem czytać, a razem z książkami zacząłem czytać Pismo Święte. Słowo Boże. Ja tak naprawdę w zasadzie dopiero po kilku latach powiedziałem, że chcę być nauczycielem, znaczy uczniem Pana Jezusa. I pamiętam, że kiedy trafiłem do szkoły, trafiłem też na pierwszą taki zlot w wielu chrześcijański. Tam poznałem też Artura wielu. I pamiętam, jak Artur zachęcał młodych ludzi, żeby jechali na misję Polska, bo to, ta misja kształtuje życie. I on i powiedział wtedy też, że chce wszystkich, chce każdego, kto tylko chce jechać. I mówię, kurde, jadę, może tam się sprawdzę. I tam na stopa jeździliśmy z miasta do miasta. I pamiętam, jak było mi tak bardzo trudno, ponieważ nie mogłem złapać stopa na jednej z misji. I usiadłem gdzieś w krzakach, popłakałem się, powiedziałem, Boże, już nie jadę dalej, wracam ćpać, to nie ma sensu. I na misję wyjeżdżaliśmy razem. Jechałem z takim Kamilem, który miał paraliż lewej strony. I on miał więcej siły, mając sparaliżowaną lewą stronę niż ja, będąc po tym jako złodziej, jako były chłopak, który gdzieś tam okradał ludzi i tak dalej. Ja się w krzakach popłakałem, usiadłem, zacząłem płakać. A on wszedł w te krzaki i mówi, co ty robisz? Ja mówię, płaczę, mówię, bo to nie ma sensu. Mówię, ja byłem lepszym złodziejem niż misjonarzem, nie? I on mówi, chodź, co ty się przejmujesz? Zaraz nas ktoś zabierze. Podjechał jakiś samochód, jakiś cwaniak samochodem. Kamil się nie patrzył, wrzucił tam plecak do tego samochodu, urwał mu lampkę i wiecie, tam cyrk był na tej misji w ogóle, w tym samochodzie. Ten gość Kamil w ogóle się nie przejmował, ale Bóg zaczął pokazywać mi, że w Jego Królestwie nie ma znaczenia, kim byliśmy, ale jest ważne to, kim możemy być. Kamil do dzisiaj jest moim przyjacielem, mamy wiele wspólnych rozmów. I Bóg pokazał mi, że On chce mi postawić nowych znajomych. Kamil w ogóle był z bardzo dobrego domu. Nigdy nie kradł. Kiedyś nawet siedzieliśmy razem, mówi, naucz mnie miny cwaniaka. I przybierał takie różne miny kwaśne i tak dalej. Mówił, kurde, cwaniacy są nieszczęśliwi, bo oni ciągle muszą robić jakieś miny. Mówi, a ja, mimo że mam sparaliżowaną rękę, naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Wiecie, on, Bóg mi pokazywał coś niesamowitego przez tego człowieka. Zdejmował ze mnie kolejne maski, które przybierałem. I któregoś razu dostałem się na te studia, tak po łebkach wam na początku opowiem i dojdę do konsensusu, ponieważ na tych studiach też się bardzo bałem się egzaminów, bardzo bałem się tego, czy ja w ogóle podołam. I spotkałem naprawdę fantastycznych ludzi. Pojechałem najpierw na egzaminy do Poznania, a później pojechałem na egzaminy do Warszawy sprawnościowe i testy sprawnościowe i do Poznania i do Warszawy się dostałem i wyjechałem do Warszawy na studia. Bardzo się bałem, ale to był bardzo potrzebny mi czas, ponieważ Pan Bóg dużo mnie nauczył,
przyłączyłem się do takich misji różnych ulicznych, ewangelicznych, w których pomagałem jako pracownik ulicy, pracy z młodymi ludźmi. Zawsze mówiłem, Boże, nie chcę być w kościele tylko po to, żeby siedzieć. Nie chcę. Długi czas jeździłem na nabożeństwa, słuchałem Słowa Bożego i w pewnej chwili pojechałem na jakąś taką konferencję kolejną, ciągle jeździłem na konferencję, z konferencji na konferencję. Ciągle jeździłem się budować. Aż w końcu zadzwonił do mnie kolega i mówi, Dobromir, czy jedziesz na kolejną konferencję? I się popłakałem. Powiedziałem, ja już nie chcę konferencji. Ja mówię, 8 lat chodziłem do szkoły po to, żebym w końcu zrobił szkołę średnią, a później poszedł i coś robił. Ja mówię, po co mi kolejne konferencje, skoro ja po tych konferencjach nic nie robię? Ja mówię, moje życie jest pożałowania godne, mówię, bo kilka lat temu Bóg mnie uratował, a w zasadzie ja nic ze sobą nie robię. Mówię, to po co Bóg mnie zbawił? Po co mnie uratował, skoro ja nic nie robię, tylko jeżdżę się jakby szkolić i nic z tego nie ma. I kolejna konferencja, wiecie, wracałem z tych konferencji tak struty, bo wszyscy moi koledzy, znajomi fascynowali się kolejnym słowem na tych konferencjach. Ja mówię, przecież oni nic nie powiedzieli nowego. To jest cały czas to samo słowo, które w zasadzie nie wprowadzone w życie, jest u jednych oprawione tylko w mąkę albo w jakiś cukier, puder, a u innych jest po prostu grillowane. Ja mówię, to już jest nic nowego, to jest to samo, to jest ciągle to samo. Kolejna konferencja i płakałem. I mój kumpel mnie pyta, Kuba mówi do mnie, Dobromir, no ale to co chcesz robić? Ja mówię, chcę być tym, który idzie i coś robi w końcu. Mówię, bo ja ciągle tylko jeżdżę z konferencji na konferencję, buduję się i później tak się tymi smakołykami obżeram, czego to nie dostałem, jak mnie to... I w końcu miałem taką duchową nadwagę, czułem się takim tuściochem i było mi źle z tym wszystkim, powiem wam. I pojechałem na tych studiach, miałem taką wspólnotę w Żyrardowie, no i grupę domową mieliśmy. I ten Darek dzwoni do mnie, mój przyjaciel, mówi, Dobromir, kolejna grupa domowa, wpadaj, nie? No mówię, to jadę. Pojechałem, opiekowałem się tam w tym Żyrardowie grupą młodzieżową. Wszedłem na tą grupę domową i tak siedzieliśmy z tymi przyjaciółmi moimi. I Darek mówi, mam dla was nowe słowo, całkowicie nowe słowo z listu Jakuba. Chciałem wam przeczytać. Związek wiary z uczynkami. I to był dla mnie piorun. Siedziałem na tej grupie, czekałem, co powie Darek. Mówiłem, może jakieś nowe słowo, bo już tyle tych słów słyszałem. Czekałem na jakieś nowe słowo po tylu miesiącach, latach. I Darek rozpoczął, co za pożytek, bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. I się popłakałem. Czy taka wiara może go zbawić? Pamiętam to dzisiaj, jak popłynęły mi łzy z oczu i zacząłem wyć. Darek czytał dalej. Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brak im chleba. Ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść niosą same słowa? Podobnie z wiarą jest. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. I wyłem już. I w zasadzie musiałem stamtąd wyjść, bo przeszkadzałem im w spotkaniu. Usiadłem na klatce schodowej i powiedziałem, Boże, to jest bez sensu, bo ja znam to słowo, a ja nic z nim nie robię. I zadzwonił do mnie chłopak z młodzieżówki, mówi, Dobromir, czy mógłbyś po mnie podjechać, bo jestem u mojego znajomego, u mojego kolegi Adama. Mówi, dobra, jadę. Siadłem, pojechałem na ślepo i ten Adam siedział przy domu i płakał, taki bardzo młody chłopak. Mówi, Dobromir, słyszałem o tobie, czy może mógłbyś mi pomóc, bo moja mama pije i wyrzuciła mnie z domu. Kurde, mówię, Boże, to jest to. Ja mówię, no przecież stworzeni do tego jesteśmy, żeby coś robić. Ja mówię, Adam, wejdźmy, zobaczmy tą sytuację. Wszedłem, porozmawiałem z tą mamą, mama była urąbana w trupa i zaczęła się moja służba. Powiedziałem, Boże, ja już nigdy nie więcej nie chcę siedzieć. Nie chcę. Zabrałem Adama, przenocowałem go i zacząłem modlić się, mówić, Boże, jak mam rozwiązywać tę sytuację? Co mam robić? I dostałem słowo, naucz się, jak w sposób administracyjny rozwiązywać problemy socjalne tego biednego miasta. Żyrardów też jest bardzo biednym miastem, teraz jest lepiej. Ja mówię, czyli mam pójść na studia pedagogiczne. Zacząłem uczyć się, jak pomagać w sposób taki pedagogiczny osobom z takimi problemami, ponieważ to, co zrobiłem wtedy z Adamem, było fatalne. Ja mówię, przecież jak ja mu dzisiaj powiem Ewangelię, to nawet nie usłyszy, mówię. Więc nakarmiłem go, ubrałem go i on mnie zapytał, mówi, dlaczego to robisz? Ja mówię, bo Bóg mi pomógł, mówi Adam, bo parę lat temu byłem w takiej samej sytuacji jak ty.
i zaczęła się moja służba. Przyjechałem do Pabianic i trafiłem do mojego przyjaciela, z którym budowaliśmy coś, mieliśmy wspólne ustalenia. Chciałem pomagać biednym ludziom i wiedziałem, że już to jest moją funkcją. Skończyłem studia pedagogiczne i po tych studiach moja pani prodziekan, kiedy obroniłem pracę magisterską, mówi do mnie: Dobromir, chciałam się zaprosić na spotkanie, przyjedź. My usiedliśmy na spotkaniu i ona mówi: chciałabym ci zaproponować pracę. Ja mówię: jaką? Ona mówi: chciałabym, żebyś był wykładowcą u nas na uczelni. Ja mówię: słucham? Przecież ja nawet dobrze pisać nie potrafię. Ona mówi: ja będę pisała, ty będziesz mówił. Słuchajcie, zostałem wykładowcą, zacząłem wykładać na uczelni wyższej w Łodzi profilaktykę społeczną, pedagogikę ulicy i pierwsze zajęcie dla studentów, jakie zrobiliśmy, to było, mówię: słuchajcie, pierwsze, praca domowa. Proszę, żebyście przestudiowali całą Ewangelię Jana, wyłowili wszystkie momenty, w których Jezus spotyka ludzi, dlaczego im pomagał, skąd brał siłę i co jest jakby sednem tego spotkania Jezusa z ludźmi. I słuchajcie, oni to przestudiowali i na drugich spotkaniach opowiedzieli, zrobili takie wykłady. Ja mówię: Boże, to jest to nowe słowo, którego nie słyszałem już długo na moich społecznościach i tak dalej, tam gdzie jeździłem. Wiecie, ludzie, którzy nigdy nie studiowali słowa, płakali, kiedy opowiadali, na przykład kobieta wyszła, studentka Agata wyszła i mówi: zaczęłam studiować historię Jezusa i kobiety chorej na krwotok. Ktoś inny mówi o tym, o trędowatych. Ja mówię: to jest to, dlaczego dzisiaj jako pedagodzy ulicy pójdziemy na ulicę Łodzi i zaczniemy pytać bezdomnych, co stało się, że są bezdomni. To będzie wasz drugi referat, który zrobicie. Słuchajcie, nasi studenci wyszli na ulicę, a ja wróciłem do Pabianic i pytałem Boga, co mam robić. Wiecie, grałem rap też, robię trochę rapu, rapuję. Jeździłem na koncerty i w pewnej chwili zaprosili mnie do telewizji polskiej i uderzyła we mnie pycha. Stałem się bardzo pysznym chłopakiem i któregoś dnia, kiedy kamera kręciła ze mną wywiad, usłyszałem takie słowa w sercu Jezusa: już mnie sprzedałeś, czy jeszcze mną handlujesz? W jednej chwili wybiegłem ze stacji TVP, powiedziałem do mojego pracodawcy, powiedziałem: zwalniam się dzisiaj, już nie wrócę nigdy na antenę. A on mówi: co się stało, Dobromir? Ja mówię: Bóg mi powiedział, że mam wrócić do tego, do czego On mnie powołał, ani do tego, czego powołuje mnie moje ego. Ja mówię: wracam do Pabianic, zaczynam pracować z ludźmi na ulicach. I otworzyłem razem tutaj z ludźmi w Pabianicach klub młodzieżowy, nazywał się Centrum Młodzieżowe. Słuchajcie, około 100 młodych ludzi przychodziło na spotkania, ale nic nie mówiliśmy o Jezusie. Nic. Robiliśmy po prostu działania młodzieżowe, otworzyliśmy klub bokserski, zaczęliśmy boksować z dzieciakami na przykład, zrobiliśmy siłownię, zacząłem ćwiczyć. Z tego powstał kapitalny projekt: zapytaj tatę, czy bierze stówkę na klatę. Zacząłem wyciskać 100 kilogramów, zaczęliśmy jeździć na wybrzeże do dzieciaków, do rodziców i mężczyznom mówić, że dlaczego trzeba być mężczyznami dzisiaj. Dlaczego brakuje nam ojców? 90% dzieciaków w naszym klubie młodzieżowym nie ma ojców. Po prostu piszę książkę w tej chwili, Wykastrowane lwy, o pokoleniu mężczyzn, którzy usiedli i dali się okraść z woli walki. Z tego serca Jozuego, Jonatana, Gedeona, z tego serca, które walczy, które zdobywa. Wiecie, razem z tymi i te dzieciaki, kiedy prowadziliśmy tę służbę misyjną, zaczęły wpadać na genialne pomysły, na kapitalne po prostu. To jest ta różnica, dlaczego Bóg chce mieć młodzież w swojej armii. Kiedy Jozue poszedł zobaczyć ziemię obiecaną, stare pokolenie widziało tylko problemy administracyjne. Oni ciągle widzieli problemy. Ja podziwiam Mojżesza, że w ogóle wyszedł z Izraelitami na pustynię. Największym problem w naszej służbie to jest problem z ludźmi, którzy mają powyżej 40 lat i staż 10 lat w kościele nie robienia nic. Dla nich jest nic nieosiągalne. Oni nic nie zrobią. Oni ciągle się módlmy, ciągle pytajmy Boga, czy coś zrobimy. Prześlę wam na czacie teraz kilka zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, w jakim stanie dostaliśmy budynek, kiedy dzieciaki od nas powiedziały, że chcą pracować z ludźmi. Nie mieliśmy w ogóle zaplecza ani nic. I pokażę wam tylko, przepraszam, zobaczę, bo muszę wybrać miejsce, z którego biorę. I tutaj mam już pulpicik. I zaczęliśmy pracować i pierwsze, co się wydarzyło niesamowitego, to dzieciaki od nas powiedziały: Dobromir, my chcemy robić coś więcej. My nawet jeszcze nie zaczęliśmy Ewangelii głosić, a nasze dzieciaki już mówiły: my chcemy tworzyć, działać. Jozue, kiedy poszedł do ziemi obiecanej, zobaczył piękną ziemię, to możliwości.
większość zwiadowców stwierdziła nieosiągalne. Mojżesz, kiedy szedł, uciekał z Egiptu razem z ludźmi, tak naprawdę strategicznie, gdybyśmy się temu przyjrzeli dzisiaj jako doświadczeni mężczyźni, prowadzimy swoje rodziny, ktoś może ma biznes, pracuje. Gdybym dzisiaj okazało się, że mamy uciekać w tamtych czasach bez łodzi, bez statków, bez możliwości transportu, gdybym wam powiedział, że uciekamy w kierunku wody, mielibyście mnie za idiotę. Więc podejrzewam, że doświadczeni ludzie w Izraelu, doświadczeni na swoich wszystkich politycznych, administracyjnych doświadczeniach stwierdzili, że Mojżesz jest głupi. To była najgorsza droga, jaką mógł wybrać, bo strategicznie prowadził wszystkich na zatracenie. Ale wiedziałem jedną rzecz, kiedy Bóg mi dawał służbę, mówił, zabiorę cię w miejsca, żeby przesiać ludzi, tych, którzy absolutnie nie wierzą, udają i tych, którzy wejdą razem z tobą w ogień tej służby. Wiecie co? Dostaliśmy lokal, pokazałem wam go na zdjęciu, żebyście sobie zobaczyli. Pokażę wam drugie zdjęcie, bo to było niesamowite, kiedy weszliśmy na pracę. Jakby dzieciaki od nas mówią, dobro, my chcemy pracować, więc zaczęliśmy kąpać ludzi. Zaczęło się schodzić coraz więcej osób. Dzieciaki gotowały zupy i przychodzili ludzie bezdomni. Dojechani tak przez życie, że w zasadzie nic od nich nie mogliśmy dostać. Nie mieliśmy tam żadnych, słuchajcie, możliwości, jeśli chodzi o dziesięciny, bo gdybyśmy chcieli od nich wziąć jakąkolwiek dziesięcinę, to śmialiśmy się, że gdybyśmy puścili koszyk, to koszyk wróciłby pusty. To byli ludzie, którzy potrzebowali od nas, więc zaczęliśmy robić zbiórki na Facebookach ciuchów. Kąpaliśmy. Były tam na przykład takie cyrki, że przychodziło po 100 osób na spotkanie i mieliśmy wspólny wieszak i ludzie wieszali tam swoje kurtki i kiedy się rozchodzili ludzie, to jedna osoba, na przykład każdy brał inną kurtkę. I na końcu przychodzili ludzie, mówią, słuchaj, zostały jakieś kurtki, ale to nie są nasze kurtki. Moją ktoś wziął. I mówiliśmy, to weźcie te, które są. Albo przynosiliśmy jakichś z darów. I ludzie wychodzili nie ze swoimi ciuchami w ogóle, ponieważ było takie zapotrzebowanie na ciuchy, że każdy brał to, co mu się podobało. I w pewnej chwili w ogóle pojawiały się problemy, z którymi się nigdy nie mierzyłem. Że ktoś brał czyjeś kurtki. Nie wiem, czy wam się zdarzyło na wspólnocie, że ktoś wychodził w nie swojej kurtce. Albo na przykład okazywało się, że robiliśmy wigilię, wystawialiśmy albo jakieś obiady dla ludzi, wystawialiśmy piękne garki, wystawialiśmy salaterki, sztućce i jedzenie zostawało na serwetkach, a ludzie zabierali garki i sztućce. Wariowaliśmy, słuchajcie. Wszystko szło z tej strony. I w pewnej chwili okazało się, że nie mamy budynku. Nie mieliśmy gdzie funkcjonować. Poszliśmy do miasta i miasto zaproponowało nam ten budynek, który wam pokazałem. Pan prezydent mówi, możemy wam coś dać, ale no, jak sobie to wyremontujecie? Ja mówię, no w zasadzie mamy tak dużo ludzi, że potrzebujemy mieć bardzo dużą salę. Prześlę wam kolejne zdjęcia, jak to wyglądało. I wydarzyła się niesamowita rzecz. Do tego lokalu wprowadziła nas taka pani urzędniczka i mówi, panie Makowski, jeżeli chcecie to wziąć, to musicie być albo milionerami, albo idiotami, mówi, bo to jest budynek do generalnego remontu. Ja mówię, panie co, no głupi się nie czuję, ale wiem, że mamy Boga. Ona mówi, pan co, to jest Bogiem, to przychodziło wielu ludzi, ale wszyscy zostawiali ten budynek, bo to jest totalna ruina. Zresztą jak widać na zdjęciu. Słuchajcie, zaczęliśmy remontować. Chodziłem po tym budynku, modliłem się, mówię, Boże, jeżeli to jest twoje i ty chcesz nam pomóc, to pobłogosław to miejsce. Wiecie, co wydarzyło się? Ja mówię, a po co wy to w ogóle chcecie robić? Ja mówię, chcemy pomagać bezdomnym, chcemy pomagać tym, którzy już nie mają siły żyć. Ja mówię, a w tym mieście jest ich naprawdę wielu. I ona mówi, okej, to działajcie. Podpisaliśmy umowę na 30 lat, dostaliśmy ten budynek za darmo. W zasadzie, no, jak widzicie, to była ruina i napisał do mnie człowiek, właściciel takich największych składów budowlanych w Fabianicach. Mówi do mnie, pani Dobromirze, słyszałam o tym, że pracuje pan z bezdomnymi. Ja mówię, no pracujemy od 2 lat, już karmimy ludzi, otworzyliśmy dla nich ośrodek, wysyłamy ich na terapię, oni po terapii mogą do nas wrócić i pomagamy im dalej funkcjonować. On mówi, chciałbym to zobaczyć. Ja mówię, no nie ma na razie na co patrzeć, na razie próbujemy to jakoś remontować. I on wszedł i się popłakał. Mówi, nie mając pieniędzy wziąłeś to i wierzysz, że to wyremontujesz? Ja mówię, jeżeli wiesz i znasz historię Mojżesza, to wiesz, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ja mówię, skoro Bóg mnie tutaj wysłał, to On jest w stanie z tego domu zrobić miejsce, które będzie funkcjonowało kapitalnie. I on mówi, słuchaj, a masz tu kogoś z tych ludzi, których wyrwaliście? Ja mówię, no mam.
wiecie co, i nasi ludzie zaczęli opowiadać świadectwa tego życia, ci, którzy wytrzeźwieli już i którzy zaczęli naprawdę z nami funkcjonować. I on szedł, słuchał tych ludzi i płakał. I mówi, słuchaj, bo ty nie wiesz, kto ja jestem. Mówi, ja jestem właścicielem tutaj największej hurtowni budowlanych w Pabieńcach. Macie wszystkie materiały do mnie za darmo. Mija prawie 4 lata, słuchajcie, w tej chwili mamy tutaj klub bokserski, mamy tutaj siłownię. Co tydzień karmimy tutaj 200 osób. Przyślę wam link jeszcze do naszej strony, do fanpage'a, na którym prowadzimy nasze działania, żebyście sobie zobaczyli. Na tym fanpage'u będziecie mogli zobaczyć wszystkie nasze działania, to co robimy, w jaki sposób to funkcjonuje. Od blisko roku czasu wysłaliśmy na terapię ponad 100 osób w tej chwili. W ciągu tych kilku lat to są naprawdę potężne kwoty. W tej chwili mamy ośrodek dla 10 osób. W tym ośrodku mieszka 10 chłopaków, którzy cyklicznie trzeźwieją. Niektórzy są u nas po 2, po 3 lata już w tej chwili. Są gospodarzami tego budynku, który widzicie, Radek, który mamy Radka na przykład, który przyjechał do nas 3 lata temu. Radka przywiózł do nas taki człowiek, który obserwuje nas w sieci. Mówi, Dobromir, jak wy mu nie pomożecie, to już nikt mu nie pomoże. No i wjechałem z Radkiem samochodem. Mówię, Boże, jeżeli masz do niego przekonanie, to fajnie, ale ja nie sądzę, żeby ten gościu nawet tydzień przetrzymał u nas. I wiecie, wydarzyła się niesamowita rzecz. Radek miał z nami modlitwę, pojechał na terapię, po terapii został z nami i w tej chwili jest gospodarzem tego budynku, który wam pokazałem. Jest palaczem, sprząta cały dom, odzyskał kontakt z synami. I to była ta rzecz, którą chciałem zobaczyć w Ewangelii. Ja wiedziałem, że Bóg zmienił moje życie, ale mówiłem, Boże, mówię, kurde, ile mogę się cieszyć tym, że On zmienił moje życie. Chciałbym być tym człowiekiem z krainy Gerezyńczyków. Tak mnie poruszała ta historia, kiedy Jezus spotyka się z tym człowiekiem i on chce wsiąść do łodzi z Jezusem, płynąć, a Jezus mówi, nie, zostaniesz tutaj i idź do swoich i powiedz, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w twoim życiu. No i wiecie co, zaczęliśmy działać, no już jakby nie powiedziałem wam historii mojej żony, bo ja w ogóle nie chciałem brać ślubu. Ja miałem ogromny awers do kobiet. Nienawidziłem dziewczyn za to, że moja mama mnie bardzo skrzywdziła. Jak miałem 8 lat, pobiła mnie bardzo mocno, a później stała na ulicach, sprzedawała się i często, kiedy widziała mnie na ulicy, krzyczała, tylko daj mi 20 groszy i tak dalej. Później w domu dziecka mnie pokrzywdziły moje panie pedagog, psycholog, który cyklicznie mówił, ty jesteś głupek, z ciebie nic nie będzie. Ja miałem ogromny awers. Dzisiaj mam 4 córki, słuchajcie, wspaniałą żonę, mam też syna. I wiecie, kiedyś powiedziałem do Boga, mówię, jeżeli ty chcesz, abym ja się z kimś pobrał, to musiała być kobieta tobie miła, ona musiała być Bogu miła, tobie miła. Pojechałem do mojego kolegi na urodziny i zobaczyłem piękną dziewczynę. Takie loki skakały fajnie. I mówię, a to podbiję do niej na bajerkę. Zaraz wam powiem dokładnie i prześlę wam zdjęcie naszej rodziny, bo to jest niesamowite. Ja poszedłem do mojego kolegi, tak powiedziałem wam i już wam wysyłam zdjęcie. Zobaczyłem ją, mówię, a to podejdę na bajerkę, zapytam się, jak ona ma na imię. Mówię, kto to w ogóle jest? I mówię, cześć, mówię, jak ty masz na imię? A ona mówi, jestem Bogu miła. Ja po prostu, tak jak dzieciątko poruszyło się w sercu, pod sercem Maryi, ja po prostu w duchu wiedziałem, że to jest dziewczyna, którą ja chcę poznać głębiej. Ja mówię, wow! Wiecie, ona to była w ogóle pierwsza dziewczyna, która nie biegała, jakby nie dzwoniła do mnie. Ja musiałem do niej zadzwonić. Ja musiałem zorganizować spotkanie, jakąś randkę, coś tutaj, zapytać się, kim ona jest. I ona była fantastyczna, ale ja powiedziałem, Boże, ja się boję. Ja się boję tego, że ja ją skrzywdzę, bo ja mam powywracane w głowie. Wiecie, bardzo dużo rozmawialiśmy, powiedziałem jej o wszystkich moich problemach. No ale też wiedziałem jedną rzecz, drugie rzeczy, które się bałem, to zazdrość, sprawdzanie telefonów, kontrola jakieś. Ja mówię, wiesz, mówię, Bogusiu, mówię, no ja chciałbym służyć Bogu, mówię. Chciałbym, żebyś zobaczyła, jak ja żyję. Jeżeli chciałabyś dołączyć do tego, do tej przygody, którą mam z Bogiem i wsiąść na tą łódź i płynąć razem ze mną, no to super. Jak nie, no to idź swoją drogą, żebyśmy sobie nie rzucali kłód pod nogi. I ona, wiecie, przez rok czasu przychodziła do tego budynku, pomagała, karmiła bezdomnych, razem z nami działała, robimy to, tamto. I mówię, wow, mówię, ty naprawdę kochasz służyć Bogu. A ona mówi, wiesz co, ten Bóg, którego pokazałeś mi w służbie, to jest Bóg takiej wielkiej przygody miłości. I ja czuję, że pojedziemy razem na osiołku, jak Józef i Maryja.
i że tam nie liczy się, żeby to był koń Arab. To może być osiołek, bo nie musi tam być standardu. To może być stodoła, ale to będzie razem, to będzie jako małżeństwo, to będzie jako rodzina. I ja mówię, ona mówi, ja, to mi się podoba, ja tak chcę. No i ja mówię, to kurde, jak ona to powiedziała, mówię, to jest fajny moment, żeby się zaręczyć. I słuchajcie, kupiłem pierścionek, pojechaliśmy nad morze i mówię, czy chciałabyś płynąć ze mną tym statkiem? Ja mówię, tak. No i się pobraliśmy, słuchajcie, teraz urodziło nam się piąte dziecko, mamy Dobromiłę, Lubomira, Ludmiłę, Tomiłę i w tej chwili urodziła się Miła. Jak wyrabialiśmy paszporty, to mówię, pani mówi, podajcie mi imiona. Ja mówię, Dobromir, Bogumiła, Dobromiła, Lubomir, Ludmiła, Tomiła i Miła. I ta kobieta mówi, jak? Ja, powtórzcie. Ja mówię, jeszcze raz. Powtórzyłem, ona mówi, jak? Jeszcze raz. I naprawdę było wesoło. I no, jesteśmy razem, dwa dni temu minęło nam 9 lat razem w małżeństwie, 10 lat w związku, relacji. Jestem szczęśliwym tatą, ale oprócz tego razem służymy. W każdą niedzielę moja żona piecze ciasta dla chłopaków ze środka. Bardzo mi pomaga. I wiecie, dostajemy ciągle to słowo. Dzisiaj w trakcie tej pracy, którą prowadzimy, w każdą niedzielę na tej stronie, którą wam podesłałem, możecie zobaczyć, przychodzi około 200 osób. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz tą salę w tym budynku, który wam pokazałem, modliłem się, powiedziałem, Panie, chciałbym, żeby tylko 100 osób tutaj przychodziło, żebyśmy mogli służyć. Nie jestem zwolennikiem wielkich kościołów. Zawsze wołam na to McDonald's albo jakieś takie miejsce, gdzie tak naprawdę byłem zresztą w wielu wielkich wspólnotach i uważałem, że to jest, kurde, dramat, bo ludzie się tam w ogóle nie znają. Podobała mi się ta wspólnota mała, podoba mi się ta idea u was, tej mniejszej grupy, gdzie można ze sobą porozmawiać, pomóc sobie, wspierać siebie i tak dalej. I zawsze byłem zwolennikiem tego, więc u nas w zespole jest około 20, 30, maksymalnie 40 osób, które pomagają. Ja, jak już jest nadmiar, to ja zawsze wysyłam ludzi do innych wspólnot. Naprawdę z całym szacunkiem mówię wam, nie potrzeba więcej. Nie próbujmy gromadzić, nastawiać się na jakieś wielkie, spektakularne show. To jest chore. Z całym szacunkiem to nie ma sensu. To jest dobre, wiecie, kiedy wszystkie wspólnoty organizują jakieś wydarzenie dla ludzi z miasta i wtedy mamy faktycznie jedno spotkanie na jakiś czas dla kilku tysięcy osób. Ale generalnie Jezus powołał 12. Ich było więcej, ale kiedy usłyszeli prawdę Ewangelii, większość odeszła. A czym jest ta prawda? No, Jezus powiedział ją dość mocno i dosadnie powiedział, tak naprawdę droga za mną to jest droga wyrzeczenia. To jest droga dla, a nie o mnie. To jest dla tych ludzi. To jest dla kogoś, a nie o mnie. I oni mówią, o, niesmaczny jest ten komunikat. Nie pasuje nam. Pójdziemy gdzie indziej. Poszukać jakiegoś innego nauczyciela z Izraela, który powie nam coś zupełnie innego. Wiecie, dzieje się niesamowita rzecz w Dziejach Apostolskich, bo mogłoby się wydawać, że tylko Jezus to powiedział. Ale Paweł też to powiedział. I to słowo mnie naprawdę utwierdza dzisiaj w tym, co chciałbym wam zostawić. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 24 werset. Paweł no jakby mówi kwintesencję tego do ciebie, do mnie, do czego powołał nas Pan Jezus. Jeżeli faktycznie chcemy za Nim podążać i chcemy być w tym chrześcijaństwie, które nie jest tylko chrześcijaństwem nad jeziorem Genezaret. Ja to nazywam chrześcijaństwo z nad jeziora Genezaret. Kiedy jest fajnie, kiedy jest konfa, tu jest fajnie, kilka tysięcy osób, Jezus mówi słowo, spotykamy się, tam jakiś grill, kiełbaska. Wiecie, tak naprawdę ten konsensus chrześcijaństwa rozpoczyna się z chwilą, kiedy kończy się konferencja nad jeziorem Genezaret i tylko 12 wsiada do łodzi, wypływają dalej do ciężkiej służby i pracy. Reszta sobie tam zostaje i dalej chcą poszukać tego fajnego Jezusa, który spektakularnych dzieł dokonuje. Ale kiedy rozpoczyna się pływanie w sztormie, niewygodne, trudne chrześcijaństwo, zmęczenie, konfrontacje, kiedy poznajemy siebie nawzajem, kiedy ja wiem o tobie, że ty jesteś leń, negus w tej dziedzinie, kiedy ty masz z tym problemy, to my już nie chcemy się znać. Odchodzimy, idziemy do innych wspólnot, żeby ktoś powiedział nam, że my to jesteśmy wspaniali, super. Niestety dzisiaj to jest bardzo mocno krzewione, to można zobaczyć w wielu miejscach. A Paweł pisze takie słowa w Dziejach Apostolskich. Ja nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa. To znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. Koniec. Nie przywiązuję już wagi do tego, co jest na tej ziemi. Studiujemy to razem z moją żoną. Mieszkamy w mieszkaniu z miasta, małym, niedoposażonym. Ostatnio byli u nas znajomi i mówią, jak ty możesz głosić Ewangelię, jak ty
masz taki chaos w domu, niewyremontowane mieszkanie i tak dalej. I wiesz, mówię, Robert, jakbyś zobaczył, w jakich warunkach mieszkają ludzie, z którymi pracujemy, to powiedziałbyś, że mieszkam w willi. Ponieważ mamy ludzi, którzy mają szczury w domu, nie mają toalety, nie mają tego albo tamtego. Więc proporcje jakości zmieniają się z chwilą, kiedy zaczynasz dostrzegać tych, którzy nie mają nic. Wiecie, Paweł napisał najprostsze słowo, nie przywiązuje. My mamy tendencję do przywiązywania się do tego, co mamy na ziemi. Skupiamy się na tym, ile mamy, czy to, co mamy, jest w standardzie. A Jezus mówi, zostawcie to wszystko, ponieważ nic nie zabierzecie. Zabieramy tylko ludzi na drugą stronę i tylko na nich mamy się skupić. I Paweł, mnie to tak dotyka, ponieważ ja też żyję jakby w służbie z ludźmi, którzy nie mają nic, ale wyjeżdżam gdzieś na jakieś projekty, spotykam ludzi, biznesmenów, przyjeżdżają do nas milionerzy. Czasami na naszej sofie mamy taką śmieszną sofę, nazywamy to sofa przy studni świętego Jakuba i na tej sofie siedzą i bezdomni, i milionerzy z całej Polski. Ostatnio tutaj przyjechał taki człowiek, któremu syn ćpa, przepija miliony po prostu i usiadł, płakał ze mną na tej sofie, mówi, co mam zrobić? Ja mówię, wiesz co, mówię? Powiem ci tak, jak Jezus powiedział bogatemu młodzieńcowi, mówię, idź, sprzedaj wszystko, co masz, idź za Jezusem. Wiecie, naprawdę doświadczamy tego obrazu w XXI wieku, gdzie wszystkie znaki na niebie i na ziemi coraz głośniej mówią do nas, że my nie mamy modlić się o to, żeby ziemia się upamiętała i nawróciła. Mamy modlić się o siłę do przygotowania na to, że te czasy, które nadchodzą, będą coraz mocniej przesiewały nasze motywacje, nasze nastawienie do tego, czy my faktycznie idziemy za Jezusem. Idą czasy, w których będziemy bardzo mocno przesiewani. I te czasy obecne, które pokazują, one coraz głośniej pokazują nam, że mogą przyjść dni, w których będziemy wypraszani z naszych mieszkań. Będziemy wyrzucani. Jedni drugich będą podawali do sądów. I ze względu na wybranych te czasy będą skrócone. Czytam to w Ewangelii, czytam to w Apokalipsie. I Słowo Boże uczy mnie dzisiaj, abym był gotowy na te czasy, które nadchodzą. I miałem taki moment, w którym prosiłem Boga razem z naszymi ludźmi, z naszym zespołem o to, żebyśmy mogli do jak największej ilości osób dotrzeć. I dostałem słowo, Dobromir, jeśli tym, co robicie dzisiaj i tym, jak działacie, nie składacie świadectwa i wiarygodnego i ludzie nie chcą przyjmować, to choćby anioła zobaczyli, nie uwierzą już. Dzisiaj już nie próbujcie robić nic masowo. Dbajcie o swoją wiarę, składajcie świadectwo tą służbą, pomagajcie ludziom, kąpcie ich, przebierajcie, błogosławcie im, ale dbajcie o to, aby jeśli przyjdą czasy i powiedzą wam, oddajcie ten budynek, opuśćcie to, to już nie jest wasze, abyście nie stracili wiary w to, że naprawdę was kocham. A powiem wam, dużo rozmawiamy z moją żoną. Widzimy te czasy, które są, obserwujemy je. I każdego dnia z Bogusią prosimy Boga o to, abyśmy byli gotowi opuścić to, co mamy w tej, tak jak Lot w danym momencie, kiedy Bóg powie opuścić, abyśmy nie zapłakali za niczym z tej ziemi, abyśmy nawet chwilę nie zastanowili się, abyśmy nie odwrócili się za tym, co tutaj mamy. Paweł pisze, nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. To w ogóle już nie ma znaczenia, ile mamy tutaj. Najważniejsze jest to, abyśmy nie zgubili sedna tego, co jest w Bożym Królestwie. A toczy się potworna wojna, w której diabeł wytacza największe armaty. My mamy osoby uzależnione od pornografii w takim rozmiarze, że to się w głowie nie mieści. Hazard, duchowość poprzez narkotyki, całe spektrum działań, jak na rampę przychodzą ludzie, mamy tutaj cały wachlarz możliwości. Ja przez to, że też prowadzę służbę z ludźmi na różnych właśnie spotkaniach online i tak dalej. Pisze do nas na fanpage'u mnóstwo ludzi. W ciągu tygodnia dostaję kilkadziesiąt do kilkuset wiadomości od zamożnych ludzi, od ludzi znanych z Polski, którzy mówią, ratuj nasze dzieci, spróbuj uratować nasze małżeństwo. Ja mówię, ja nie mogę już zrobić nic, ponieważ ja tylko moim życiem mogę pokazać wam drogę do tego, który naprawia człowieka. Ale nadchodzą czasy, gdzie napisane jest w psalmie, owszem, na własne oczy ujrzymy odpłatę na bezbożnych. Ja wiecie, chciałem zobaczyć spektakularne nawrócenia, a Jezus mówi na odwrót tak naprawdę, że szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, a wąska, która prowadzi do życia. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I mówi więcej, abyśmy my, ci, którzy doznaliśmy łaski zbawienia, nie zgubili tego, abyśmy nie byli tymi głupimi pannami, które przeoczyły tą oliwę do lampy, abyśmy dbali o nasz
o to życie, które płonie w tej pracy z Ewangelią. I wiecie, codziennie, znaczy w każdą niedzielę o 9 spotykamy się jako zespół. Ja mówię, teraz od 9 do 9.30 mamy nasz czas, to jest nasze mini spotkanie wspólnoty, ale od 10 do 11 jesteśmy po to, żeby powiedzieć tym ludziom, że są zaproszeni na ucztę do Pana, żeby nie przegapili odpowiedniego momentu, kiedy przyjdzie czas. Wiecie, i dzisiaj też mieliśmy to spotkanie, przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi poturbowanych. Ludzie proszą nas o spotkania. W tym tygodniu kolejne osoby zgłaszają się na terapię. Wiecie, za chwilę wrócę do mojej żony, do naszych dzieci. Już dostaję SMS od mojej córki do Brusi. Ona mówi, tatusiu, kiedy przyjedziesz? Usiądę z nimi. I dużo rozmawiamy. Moje dzieci pomagają mi w zbieraniu żywności. I do Brusia ostatnio na Biedronce, kiedy pojechaliśmy do supermarketu zebrać żywność, zapytała mnie, tato, po co zbieramy tą żywność? Ja mówię, do Brusia, po co Bóg dał nam ręce i nogi? A ona mówi, no żeby się bawić. Ja mówię, to też. Ale ja mówię, teraz zbierzemy tą żywność, spakujemy ją w paczki, wydamy ją dzieciom, które nie mają co jeść. Czy to będzie dobre, czy niedobre? I w ten sposób uczymy ją Ewangelii. Wiecie, bardzo mało uczę ich teoretycznego słowa. Często zabieram ich do różnych rodzin, pokazujemy im, jak żyją ludzie. Poprzez praktyczną pracę uczymy ją i Lubomira, Ludmiły, tego, że Ewangelia jest żywa. Ona idzie od człowieka do człowieka. Ja mówię, nie możemy mieć naszego. To, co mamy, potrzebujemy rozdawać. I w ten sposób chcemy ich uczyć tego, co Paweł napisał. Nie przywiązujemy już jednak wagi do naszego życia. Ostatnio Dobrusia zapytała mnie, bo oni wiedzą i słyszą o tym, że w naszej wspólnocie umierają ludzie. W ciągu tam 2 miesięcy u nas zmarło 20 osób przez samobójstwa, przez zapicie, przez zamarznięcia. I ona była świadkiem też takiego traumatycznego zdarzenia. Zadzwoniła do mnie policja, przyjechała do mnie pani policjantka z policjantem, poprosili mnie o rozpoznanie zwłok. I ona później mnie zapytała, mówi, tato mówi, co to jest to wszystko, co się dzieje? Ja mówię, to jest czas na ziemi, Dobrusiu. To jest to, że mamy określony czas na ziemi. Żyjemy chwilę i kiedyś wszyscy odejdziemy z tej ziemi. Jesteśmy tutaj tylko chwilę. I to, co robimy na rampie, to, czym obsługujemy ludzi, to jest Ewangelia, która mówi, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do domu Ojca. Tu jesteśmy tylko pielgrzymami. Jesteśmy chwilę. I Paweł w swojej nauce powiedział tak krótkie słowo, a tak treściwe. Nie przywiązuję już wagi do mojego życia. Zobaczcie, jakie to jest trudne. Przestać przywiązywać wagę do własnego życia. My mamy tendencję, przepraszam, że to powiem też, ale lubię to mówić do dziewczyn. Mam 4 córki, mam cudowną żonę i wiem, że kobiety mają szczególny problem, jeśli chodzi o przywiązywanie wagi. Wiem, że macie serce matczyne, lubicie kochać, mieć tą gniazdko takiego poczucia bezpieczeństwa i zobaczcie, że żona Lota szczególnie przywiązywała wagę do tego, co tam miała. Wiecie, jak patrzę, często rozmawiam o tym z Bogusią, z moją żoną, ona jest tak, ona kocha nasze dzieci bardzo. Ja mówię, Bogusiu, czy byłabyś gotowa dzisiaj zostawić to wszystko, gdyby Bóg powiedział opuścić w jednej chwili? I ona mówi, ja wiem, co się stało w sercu Herodiady, ja wiem, co się stało w sercu żony Lota, czemu tak mocno skupiła się na tym. Ona mówi, bo my lubimy mieć to gniazdko takiego ciepłego, rodzinnego domu, takiego zabezpieczenia, tego poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego tak szczególnie potrzebujemy obserwować te kobiety w Biblii, które rozkochały się w tym słowie Ojca? Maryja trzymała słowo w sercu, ona je rozważała na każdym kroku, je kąsała, ono żyło w niej. Więc kiedy przychodził moment, ona była gotowa pójść za słowem. Pójść za słowem, nie przywiązywać wagi do własnego życia. W tych czasach, gdzie billboardy, reklamy, media, seriale walczą o każdy element naszego umysłu, o to, żeby odebrać nam fragmentarycznie nasze myślenie. Diabeł rozbraja nas fragmentarycznie. To nie jest tak, że on rozbraja nas nagle. On rozbraja nas elementami myślenia. On zasiewa w nas pewne rzeczy, które później owocują tym, że ludzie funkcjonują tak, jakby funkcjonowali w schematach tego życia, tego świata. Jak ja analizujemy to, rozmawiamy, mamy takie spotkania dla małżeństw u nas, i zadajemy tylko pytanie i wiecie, to jest niesamowite, rzucamy tylko pytania, tak jak Jezus rzucał pytania ludziom. Wiecie, to jest niesamowite, jak okazuje się, że poprzez różne specyficzne rzeczy, biznesy, pieniądze, brak pieniędzy, problemy finansowe, administracyjne, relacje seksualne, emocjonalne potrafi nas rozwarstwić na lata. To na inny czas, natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć,
Jesteśmy po spotkaniu, wracam za chwilę do rodziny, przygotowujemy kolejne wydarzenia u nas, otwieramy kolejny dom, dom samotnej matki, ponieważ okazuje się, że mamy coraz więcej kobiet, które nie mają gdzie mieszkać. Mamy dzisiaj zgłosiła się do nas kobieta, która 20 lat żyje z mężczyzną, który ją poniża, bije. I ja mówię, Boże, co mam zrobić? A Bóg mówi, otwórzcie dom dla kobiet. Ile mam wam powtarzać? Ja mówię, w zeszłym roku już to słyszałem, żebyśmy otworzyli dom dla kobiet. Ze szklarnią, z ogrodem i tak dalej. I przygotowujemy się do ten dom, który mamy teraz, misyjny, przenosimy do innego domu, który dostaliśmy od miasta. A w tym domu, w którym przez kilka lat mieszkali mężczyźni, otwieramy dom interwencyjny dla kobiet. Praktyczna Ewangelia z pomocą. I wtedy powiem wam, to jest niesamowite, dzisiaj słyszałem o tym, że wy nie macie miejsca w Southampton. Powiem wam taką myśl miałem. Idźcie po tych, których nie chce nikt w tym mieście. A Bóg dam wam lokal takiego, o jakim marzą wszyscy inni. Tą salę, którą my mamy, wszyscy chcieli mieć ten budynek. My nie mamy nawet jednej dziesięciny ani kolekty. Mamy opłacone rachunki, mamy opłacony opał, mamy opłacone wszystko w tym budynku. Opał na miesiąc u nas to jest 2,5 tysiąca. I ciągle mamy darczyńców, którzy pomagają, mamy takiego stałego sponsora. To jest ostatnia historia, którą chcę wam powiedzieć. Kilka lat temu napisał do nas człowiek, który też powiedział, obserwuję was, chciałbym was poznać. Przyjechał do nas, mówi, jestem milionerem, mówi, Dobromir, nawet nie pytaj, czy mam pieniądze. I zaczął mieszkać z naszymi chłopakami na hostelu, z tymi biednymi. Zaczął płakać na spotkaniu ze mną, mówi, Dobromir, mówi, ja mam dom za prawie 2 miliony złotych, ja mam samochód za 700 tysięcy złotych. A ci ludzie mają dziurawe buty, są bardziej szczęśliwi niż ja. Mówi, chcę tutaj przyjeżdżać. I zaczął spać z tymi chłopakami, rozmawiać z nimi. Wiecie, sprzedał dom za 1,5 miliona, za 1,7 milion dokładnie i zaczął remontować domy samotnej matki w Polsce. Zaczął budować domy dziecka w Afryce. I on zaczął nam bardzo pomagać, zaczął opłacać nam rachunki. I on cyklicznie dbał o to, żebyśmy mieli opłacane rachunki. On powiedział, ta koparka, która zbiera ludzi u was, nie może stanąć w miejscu. On mówi, ale nigdy nie przestawajcie służyć tym ludziom. Nigdy. I teraz kolejne supermarkety zaczęły dawać nam warzywa i owoce. I teraz 2 razy w tygodniu już wydajemy żywność. A dzięki temu, że wydajemy tą żywność, słuchajcie, przyjeżdżają do nas biznesmeni kolejnie. Ostatnio był u nas burmistrz innego miasta, który powiedział, nikomu nie mów, że tu przyjechałem, bo przyjechałem się zapytać ciebie, skąd masz taką siłę, żeby pracować? I mówię, przyjeżdżamy tutaj, modlimy się. Ale poszliśmy po tych, których nie chciał nikt. Zaczęliśmy się spotykać i wy macie spotkania online. Jest z wami Janusz, są z wami różne osoby, które może potrzebują. My mamy kilka osób na wózkach inwalidzkich. Mamy kilka osób, do których trzeba jeździć, spotykać się z nimi. I zaczęliśmy zmieniać opcje. Nie trzeba. My mamy do nich jeździć, ponieważ Słowo Boże mówi, bierzcie na siebie ułomności słabych. A Paweł pisze, ja już nie przywiązuję wagi do mojego życia. Z chwilą, kiedy przestajesz przywiązywać wagę do własnego życia, zaczynasz widzieć innych ludzi. I u nas osoby, które do tej pory nikt się nimi nie chciał interesować, kiedy my zaczynamy z nimi siadać, okazuje się, że to są najbardziej wartościowe osoby, bo one mają kapitalne umysły, one mają piękne umysły. U nas nasze strony internetowe robi chłopak, który ma na imię Mateusz. Mateusz jest dziecięcym porażeniem mózgowym. On od dziecka nie jeździł. On od dziecka nie chodził, na wózku jeździ. Napisał do mnie kiedyś, mówi, Dobromir, fajnie, że tak działacie. Ja nie mogę działać. Nie? Ja mówię, dlaczego nie możesz działać? On mówi, bo ja siedzę na wózku inwalidzkim. Ja mówię, jak chcesz siedzieć, to siedź. Ja mówię, u nas mogą działać też osoby, które są na wózkach inwalidzkich. On mówi, co miałbym robić? Ja mówię, pomyśl, co mógłbyś robić na wózku inwalidzkim. Ja mówię, mogę po ciebie przyjechać i możemy coś porobić. Słuchajcie, zjeździł z nami całą Europę. Braliśmy go na tym wózku, jeździliśmy z nim od wspólnoty do wspólnoty. Okazało się, że jest kapitalnym informatykiem. Robi strony internetowe. Robił nam grafiki wszystkie. A jak powiedział świadectwo w jednej ze wspólnot, to ludzie płakali. On powiedział, dziękuję wam, że zabraliście mnie do przygody, do życia. Ale kosztowało nas to wiele. Dlaczego? Bo to łamało nasz komfort życia. Dzisiaj na początku powiedział to wasz prowadzący, przełożony, który powiedział o prowadzeniu, o tym, żebyśmy wchodzili i wychodzili z tych stref komfortu. Więc wziąć Mateusza, to trzeba było go umyć. Ależ było niekomfortowo, kiedy trzeba było zdjąć Mateuszowi majtki i pozwolić, żeby przy nas zrobił kupę. A kiedy nam spadł z sedesu i wszystko dookoła było brudne, trzeba było to wyczyszczać. Ale było też śmiesznie, bo Mateusz za sedesu przy ścianie krzyczał, chłopaki, jakbyście mnie podnieśli, żebym mógł dokończyć do sedesu. Nagle Bóg pokazywał mi, że wszystko się zmienia, że czasami boimy się ludzi, którzy mają coś nie tak, ale oni są kapitalni. Później trzeba było siku zrobić. Nie, wiecie, nie wiedzieliśmy, jak siku zrobić z Mateuszem.
I jeden z naszych chłopaków poszedł, no i wiecie, i wziął, no będę mówił wprost, no wziął członka Mateusza, zaczął robić z nim siku i tak chciał pomóc mu dokończyć. I on mówi, nie musisz mi pomagać dokończyć, bo to zrobię sam. Więc pomóż mi tylko zrobić siusiu i załóż mi majtki, to wszystko. Kapitalny czas, kiedy uczyliśmy się siebie nawzajem. Bóg daje nam czasami słabości innych ludzi, żeby wyciągnąć nas z tych wygodnych sfer, w których chcemy kogoś pogłaskać i to wszystko. Ale okazało się, że Mateusz ma bardzo dużo do powiedzenia, ma cenne uwagi administracyjne do naszej pracy, do naszego zespołu. W tej chwili napisał swoją książkę, prowadzi swój blog i tak dalej. I to w ten sposób uwierzył, że stać go na więcej. Przyjść, powiedzieć komuś, poklepać go i tak dalej, to takie wiecie, zabrać kogoś do przygody, zrobić coś ponad, pójść dalej. No, mamy takich osób kilka, mamy takich osób, dzisiaj nawet powiedziałbym sporo. Mamy Marka, który jest po operacji serca, ma 60 parę lat, no i już nie pracuje, już nikt go nie chciał. Ja mówię, Marek, dawaj zamieszkasz w naszym domu. I Marek jest gospodarzem, słuchajcie. Śmiejemy się, bo on ma rozróżnik w sercu. Śmiejemy się, że jak nam w samochodach padają akumulatory, to możemy się do Marka podłączyć. Więc czasami jest wesoło, jest grubo. Ale stało się normalnie, jest rodzinnie. Pokłócimy się czasami, pochulamy na siebie, ale nie tworzymy jakiejś takiej sztucznej świętości, pobożności. Są kryzysy. Są awantury, ale jest też czas, w którym modlimy się i tworzymy. Nie siedźcie za długo. Nie planujcie za długo. Zacznijcie coś robić. Wielu z was odejdzie. Wyjdą ci, którzy nic nie chcą robić, a zostaną ci, którzy naprawdę chcą działać. Ale jeśli chcecie zmieniać Southampton, to chcę wam powiedzieć, to Bóg najpierw chce. I On was tam po coś postawił. I modlitwy są dobre, ale ja płakałem, bo ja już nie chciałem się modlić. I na koniec chcę wam powiedzieć, Jakub napisał coś strasznego. To nie powiedziałem ja, żebyście mnie nie wylogowali od razu. To napisał Jakub. W swoim liście, w drugim rozdziale, od 20 wersetu, co napisał? Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarze swojego syna Izaaka. Dlaczego Jakub pokazuje nam Abrahama? Bo pokazuje, jaką ofiarę złożył. Jak Abraham wyszedł ze strefy swojego komfortu, oddał to, co było najbardziej cenne. Czy my jesteśmy gotowi przestać żyć tylko dla siebie? Przestać się martwić o telewizory, o fajne telefony, o to, czy mamy wygodną sofę, a weź sobie kup kozetkę. A to, co masz wygodnego w swoim życiu, oddaj tym, którzy nie mają. To jest ten moment, w którym naprawdę zaczynamy kochać bliźniego swego jak siebie samego. I zaczynasz widzieć rzeczy, i tego, że Bóg wcale nie potrzebuje naszych dziesięci, naszych kolekt. On w ogóle tego nie potrzebuje od nas. On już tego nie chce. On ma naprawdę pieniądze tego świata, bo On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz nam. On nam pokazał, ja mam już to wszystko. Ja to pokonałem. Diabeł przegrał. Ja teraz potrzebuję ludzi, którzy pójdą i ogłoszą to światu w praktyczny sposób. Wejdą do mieszkań, do ludzi, którzy nie mają co zjeść. Do ludzi, którzy są samotni, do ludzi, którzy są pozostawieni przez swoje dzieci. Na naszym spotkaniu około 30% ludzi to są starsze osoby, które przychodzą do nas posiedzieć, porozmawiać, bo dzieci wyjechały za granicę i nie ma kto z nimi pobyć. Druga część to są niezaradni życiowo. Mamy osoby niewykąpane, brudne i tak dalej, które potrzebują ciuchów, butów, kurtek. Więc to jest niesamowite. Z tym chcę was zostawić. Jeżeli kiedykolwiek się spotkamy, to chciałbym już usłyszeć, że w Southampton ta wspólnota uruchomiła punkt uliczny z otwartą szafą, z żywnością, z tym, z tamtym. I po kilku latach idziecie do władz miasta i mówicie, my już tyle i tyle zrobiliśmy. Bo ja z takim argumentem poszedłem do prezydenta. Wiecie, co się stało? On powiedział, ja mam dla was lokal, tam 40 metrów. Ja mówię, 40 metrów to ja nawet garażu nie chcę. My garaż chcemy mieć 200 metrów. Bo mówię, jak nam ludzie ze świata przyślą uciuchy, to ja tego nie będę trzymał w moim własnym mieszkaniu. My musimy mieć garaż duży. My w tej chwili garaż mamy 300 metrów, a budynek mamy 1200. I słuchajcie, wydarzyła się rzecz niesamowita. On mówi, ale my wam nie damy budynku. Ja mówię, to panie prezydencie, ja biorę w tej chwili kamerę, ja stawiam kamerę, niech pan to powie wszystkim swoim wyborcom, że są ludzie, którzy chcą za pana wykonywać pracę dla ludzi z miasta, a pan tego nie chce. Mówię, ale proszę już nie łudzić ludzi, że coś się zmieni w tym mieście. Mówię, bo pan mówi, że pan tutaj nie chce chrześcijan. Mówię, więc proszę bardzo, dałem mu
Nowy Testament, mu papierosy, butelkę od wódki. Mówię, niech pan wybierze, co pan chce dawać młodym ludziom w tym mieście. Mówię, bo mamy coraz więcej samobójstw, mamy coraz więcej trupów, ale wy nie macie żadnej alternatywy na pracę z tymi ludźmi. A my mamy, bo Bóg mówi, że mamy pomagać tym, którzy już nie mają siły żyć. On mówi, dobra, macie ten budynek, działajcie. I w tej chwili on się afiszuje naszą pracą. Oni mówią, że oni są dumni z tego, że jest takie miejsce Grampa. Mamy wielu wrogów. I nie będę wam mówił, w jakich środowiskach, bo to jest wstyd o tym mówić w ogóle. Ale bardzo często wrogami są ci, którzy nie zrobili nic i po prostu żyją zazdrością. A to jest bez sensu, bo zazdrość nie pochodzi od Boga. Ja wam pokazuję fajne narzędzia, którymi możecie działać. Idźcie po tych, których nie chce nikt. Służba rozpoczyna się, gdzie Jezus zabrał apostołów? Zabrał ich na ulicę, do trędowatych, do tych, którzy nie mieli nic. A lokal się znajdzie, naprawdę piękny. Wierzę, że w Southampton jest lokal, który będzie taki, że nic nie będziecie musieli robić, że Bóg wam pobłogosławi, ale idźcie po tych, których nie chce nikt. To jest niesamowite. W Pensylwanii odwiedziłem wspólnotę katolicką, nieważne. I też kilka lat się modlili o wielką służbę i tak dalej. Ja mówię, chcecie wielkiej służby, to chodźcie. Oni mówią, ale my wśród Polaków. Ja mówię, a gdzie jesteście? Oni mówią, no w Pensylwanii, w Filadelfii. Ja mówię, a tutaj kto jest? Polacy czy są różne nacje narodowościowe? Jeżeli Bóg posłał was do wszystkich narodów, to macie głosić do wszystkich narodów, a nie do Polaków. I on mówi, no to ja mówię, to chodźcie, pokażę wam. Mówię, nie umiem w ogóle angielskiego. Mówię, hello everyone. Stanąłem na ulicy, mówię, I want to say you something. I want to tell you my story. Today, if you're so hungry, I want to give you the sandwich. Ja mówię, Robert, dawaj kanapki. On mówi, ja nie ma. Ja mówię, to idź po chleb raz, dwa, kup trochę wędliny, zrobimy im kanapki. I kilku bezdomnych podeszło, a po tych kilku bezdomnych podeszli następni. Zaczęliśmy ich karmić. Zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Ja mówię, już masz pierwszy etap służby. Potem zaczyna się to, że ty idziesz zobaczyć, gdzie oni mieszkają. Zaprzyjaźniasz się z tymi ludźmi, rozmawiacie i tak dalej. I zaczyna się dziać niesamowita akcja. Bo zaczynasz, my wchodziliśmy na meliny, dzisiaj na melinach modlimy się z ludźmi. Przychodzimy tam, siedzimy nawet z nimi godzinę, po dwie, rozmawiamy z nimi, prowadzimy z nimi dialogi. Dzisiaj czeka na mnie Alicja. Jeszcze z Alicją mam podjechać na jedną melinę. Alicja jest w naszym punkcie medycznym, chcę jej pokazać, skąd wyławiamy ludzi często. Bo dzisiaj już nie musielibyśmy wychodzić na melinę. Mamy salę, na którą przychodzi 200 osób, ale nasz zespół bardzo często zabierany jest na melinę. Wiecie dlaczego? Bo ja nie chcę, żeby oni zapomnieli, gdzie zaczynaliśmy. Zresztą ja kocham wchodzić na melinę. Kiedy jest ciemno, nie ma latarek i tam słyszę, że ktoś się rusza. Mówię, jest tu ktoś? A oni mówią, no jesteśmy tutaj. Ja mówię, my z rampy. A, z rampy? No wiemy, wy tam o tym Panu Bogu. Ja mówię, tak, my o tym Bogu. Dlatego zachęcam was, kochani. Ufam, że kiedyś uda się jeszcze spotkać u nas. Ja zapraszam was wszystkich do nas. Przyjedźcie na rampę, mamy salę treningową. Najpierw zrobimy wam ciężki trening fizyczny. Odnośnie tego biodra, kolego, chcę ci powiedzieć. Ja miałem ogromny problem z kręgosłupem. I też się modliłem, a Bóg mówi, uzdrowię cię. Ale jeżeli jeszcze raz zaniedbasz swój stan zdrowia, jeżeli nie będziesz ćwiczył i trenował, będziesz miał gnój w swoim życiu. Zaczynam trenować, słuchajcie. Teraz biegam, dużo robię przysiadów, pompek i Bóg dał nam konia, a to od nas zależy, co z nim zrobimy. I dzisiaj targam stówkę, przygotowuję się do kolejnych działań misyjnych. Wam błogosławię, kochani, bracia i siostry. Nie przywiązuję już jednak wagi do mojego życia. Nie chcę już budować tego, co ja mam na ziemi. Chcę, żeby moi bliźni i ludzie dookoła mnie cieszyli się tym, że nie muszą się martwić, bo tutaj zawsze będzie paczka, że mogą tutaj przylecieć. I niech wasza wspólnota będzie drzewem, do którego mogą przylecieć osoby potrzebujące i odlecieć. I nie próbujcie mieć dużej, bo to jest bez sensu. Duża wspólnota nie ma sensu. Lepiej mieć mniej, ale ciągnij, który ora i mieli. I niech przyjdą do was osoby, wyposażą się, idą dalej. A ja wam błogosławię. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie całym sercem i cieszę się, że mogłem być z wami. Dziękuję wam za zaproszenie całym naszym sercem, a obserwujcie też nasz fanpage. Tam działamy, tam tworzymy, tam budujemy i cieszę się, że mogliśmy być dzisiaj razem. Amen.